Dzień dobry. W dzisiejszym nagraniu chciałbym Ci pokazać, jak z użyciem React Hooks i zwykłego hooka useState można łatwo obsługiwać formularze. Nie tylko chciałbym dzisiaj pokazać Ci, jak możesz obsłużyć ten formularz, ale także jak go zwalidować, ponieważ zwróć uwagę, że mamy tutaj e-mail, który oczywiście chcemy zwalidować, że został podany. Mamy imię, które chcemy także sprawdzić, czy użytkownik je wpisał, ponieważ jest to wymagany parametr. Później mamy hasło i powtórkę hasła, czyli oczywiście musimy po pierwsze sprawdzić, czy hasło ma odpowiednią długość, a po drugie, czy pokrywają się te hasła, które użytkownik nam wpisał. Oczywiście możecie tutaj użyć różnego rodzaju biblioteki, takie jak Formic, jak Redux Forms, natomiast uważam, że tego typu biblioteki powinniście zostawić sobie na naprawdę jakieś bardzo zaawansowane formularze, które na przykład mają kilka kroków, które w międzyczasie się zapisują, pobierają coś z bazy danych. Natomiast do takich bardzo prostych formularzy jedno stronnych, myślę, że w zupełności useState okaże się wystarczający. Więc na początek oczywiście stworzymy sobie taki state, czyli po prostu nazwiemy sobie zmienną form oraz funkcję, którą będziemy ustawiać sobie ten form set form, nie from. I to oczywiście jest React useState. I w środku będziemy sobie przechowywać na początek te rzeczy, które mamy w formularzu, czyli e-mail, to będzie na razie pusty string, później będzie name, także pusty string, password i password rep, ponieważ oczywiście chcemy sobie sprawdzić, czy użytkownik wpisał dwa razy to samo hasło, więc zapisujemy sobie ten nasz domyślny tutaj state. No i tutaj na razie się nic w zasadzie ciekawego nie dzieje, bo musimy sobie ustalić to, co znajduje się w tym state'cie. Ja tu jeszcze oczywiście wylistuję sobie to w momencie, gdy sobie zatwierdzimy ten formularz, żeby nam w console logu się to ładnie wyświetliło. No i widzicie, brawa dla mnie, mamy domyślny state. Teraz wypadałoby, żeby za każdym razem, gdy użytkownik wpisze coś, na przykład tutaj e-mail, żeby to wszystko nam się zapisało w tym state'cie. I oczywiście nie chcę tutaj napisać osobnej funkcji dla każdego tego pola. Chcę to napisać w sposób taki bardziej, nazwijmy to w cudzysłowie, inteligentny, czyli po prostu napiszemy sobie funkcyjkę, która będzie taka reużywalna, jeżeli można o tym w ogóle powiedzieć, w przypadku każdego z tych inputów. No to sobie nazwiemy tą funkcję na przykład update field i ta funkcja będzie przyjmowała event, a w środku ona będzie ustalała nam wartość tego state'u. I teraz zwróćcie uwagę, że każdy z inputów nazwałem sobie wcześniej tak samo jak te rzeczy, które przechowuję sobie w state'cie. I teraz to umożliwia nam zrobienie czegoś takiego, że w momencie, gdy to pole się zmieni, to zostanie przekazane do tej funkcji event. I ten event będzie zawierał po pierwsze nazwę tego pola, która jest taka sama jak to, co przechowujemy sobie w lokalnym state'cie, oraz oczywiście nową wartość. Więc te dwie rzeczy w zasadzie wystarczają nam do tego, by zaktualizować sobie ten state. Więc zrobimy sobie funkcję setForm. Tu do tego formularza oczywiście musimy pamiętać o tym, że jeżeli aktualizujemy dane pole, to oczywiście nie chcemy sobie pogubić poprzednich wartości, więc te poprzednie wartości, które aktualnie przechowujemy w zmiennym w state'cie form, chcemy tutaj po prostu zrzucić. Natomiast to, co użytkownik wpisał, czyli na przykład tutaj będzie target name,
to jest oczywiście event, tak? Bo to zostanie przekazane. Tutaj po prostu użyłem literki E, żeby mieć taki skrócik. I tu sobie przypiszę klucz o wartości takiej, jak ja znajduję się w tym polu. Więc mamy funkcję update field i ją oczywiście chcemy przekazać tutaj do wywołania na on change. I tu sobie przekażemy tą funkcję. Zobaczymy, czy to działa. Wpiszemy sobie tutaj słowo testowe dupa. Przyciśniemy. A, jest walidacja, że to jest e-mail. No i widzicie, że e-mail został, ten e-mail testowy został zapisany, więc teraz analogicznie sobie wrzucę to on change do wszystkich pozostałych inputów. Ostatni zapiszemy sobie i mamy dupa onet, imię tester, hasło 123123, klikamy załóż konto. No i widzicie, że ta nasza reużywalna funkcja całkiem nieźle sobie radzi. Oczywiście pod warunkiem, że inputy są nazwane tak samo jak te wartości, które przechowujemy w tym state'cie, który mamy ustawiony tutaj. Oczywiście, jeżeli do końca nie rozumiesz tego hooka useState, to zapraszam Cię do oficjalnej dokumentacji Reacta bądź do filmiku, który na ten temat nagrałem o już dosyć dawno temu. Tam bardziej to wszystko tłumaczę, ale mam nadzieję, że to póki co jest jasne. Więc dobra, mamy tak naprawdę, zbieramy już dane z naszego formularza, więc bez żadnej tak naprawdę zewnętrznej biblioteki udało nam się obsłużyć ten mega ciężki formularz, ale no teraz wypadałoby go w jakiś sposób zwalidować. Więc w tym wypadku sobie zrobimy po prostu funkcję poza naszym komponentem, którą nazwiemy nie inaczej jak po prostu validate. I to będzie validate. Nasza funkcja będzie przyjmowała aktualny stan naszego formularza i w przypadku, gdy na przykład w tym formie nie znajduje się e-mail żaden, to będziemy chcieli zwrócić string, którym będzie po prostu błąd, czyli e-mail jest wymagany. Jeżeli na przykład e-mail został podany, ale nie jest on e-mailem z jakiegoś względu, to też chcemy wylistować napis, że to jest zły e-mail. Ja tu sobie pozwolę skopiować, bo oczywiście nie znam tego na pamięć, wyrażenie regularne, takie, które w miarę nam powinno przetestować ten e-mail. Pewnie nie jest to idealne wyrażenie regularne, ale w każdym razie gdzieś je znalazłem w internecie. Jeżeli temat tworzenia wyrażeń regularnych Was interesuje, to dajcie znać w komentarzu, a zrobię Wam materiał na ten temat i się nauczycie tego ode mnie, bo wyrażenia regularne warto jest znać. Więc tutaj będzie zły e-mail, zwracamy to. I kolejna rzecz, co byśmy tutaj mogli sobie zrobić, no to oczywiście to samo dla imienia, tak? Czyli jeżeli form name z jakiejś przyczyny jest niepodane, to chcemy zwrócić z tej funkcji na przykład imię jest wymagane. Tutaj sobie oczywiście zapomniałem powstawiać średniki, ale dobra, nie ma ich wszędzie, to w takim razie ich nie będzie. Else if form name i na przykład jeżeli długość jest mniejsza niż 2, bo na przykład jakieś chińskie imię tam Hu, Wu, to może mieć 2 znaki, więc zrobimy taką prostą walidację. W przeciwnym wypadku imię jest za krótkie. Tutaj też chyba trzeba napisać imię. Później zrobimy sobie walidację dla hasła.
Tutaj nieco przyspieszyłem, żebyście nie ziewali i nie zasnęli w trakcie oglądania tego filmika, jak pisze ify zwykłe. Więc generalnie funkcja jest bardzo prosta. Sprawdzamy sobie e-mail, sprawdzamy imię, sprawdzamy, czy hasło jest podane, później sprawdzamy, czy jest powtórka hasła podana i w sytuacji, gdy powtórka hasła i hasło nie są identyczne, no to oczywiście też chcemy zwrócić błąd. No i jak widzicie, te walidacje zachodzą po sobie w takim odpowiednim sekwencji, tak? Ponieważ jeżeli byśmy od razu sprawdzali, czy hasła nie są identyczne, a nie sprawdzali na przykład ich długości, no to też mogłoby to prowadzić do jakichś błędów. Natomiast na końcu, jeżeli nasza funkcja validate się wykona i po drodze nie zostanie zwrócony żaden string będący błędem tak naprawdę, który chcemy wyświetlić, no to zwracamy nula. Czyli funkcja validate zwraca null, nic jej się nie udało znaleźć, więc tak naprawdę jest to dobre zdarzenie, ponieważ możemy w dalszym ciągu obsługiwać nasz formularz. Więc tutaj wcześniej sobie przygotowałem prosty state, w którym przechowuję błąd i mam funkcję, która pozwala mi ustalić błąd. Więc w momencie, gdy będziemy zatwierdzać ten formularz, to oczywiście w momencie, gdy wykryjemy, że coś jest nie tak z naszymi danymi, to je sobie wpiszemy do zmiennej error, do z tego tak naprawdę tymczasowego stanu przez funkcję set error. I to oczywiście chcemy zrobić nie w momencie, gdy użytkownik wpisuje ten formularz, bo nie ma nic bardziej denerwującego niż formularz, który non-stop się waliduje nawet w trakcie, gdy ktoś go uzupełnia, więc tą walidację chcemy oczywiście wykonać w momencie, gdy faktycznie formularz zostanie zatwierdzony. Więc tutaj sobie wchodzimy w funkcję handle submit, tutaj sobie napiszemy coś takiego, na przykład const error równa się validate form. Tu oczywiście mamy dostęp w tej funkcji do w naszego forma, bo tutaj jest on ustalony jako stan tego funkcyjnego komponentu i w sytuacji, gdy gdy jakiś error jest, tak, czyli po prostu to w sytuacji, jeżeli to nie jest null, to chcemy sobie oczywiście ustalić ten błąd w ten sposób. A nie, ta zmienna się nazywa oczywiście źle, bo już wcześniej miałem tą zmienną error i jeżeli jest jakiś error message, to chcemy go oczywiście ustawić. I tutaj możemy sobie zrobić console log błąd i oczywiście w momencie, gdy mamy błąd, to możemy sobie wrzucić return z tej funkcji tak, żeby dalsza część tego kodu nam się nie wykonała. Więc tutaj sobie teraz przetestujemy tą naszą funkcję walidacyjną. E-mail jest wymagany, proszę bardzo, wpisujemy testowy e-mail. Klikamy OK, imię jest wymagane, proszę bardzo, wpisujemy imię ASD, jakieś węgierskie imię, klikamy załóż konto, hasło jest wymagane, oczywiście, więc sprawdzamy sobie dalej, wpiszemy hasło 123, hasło jest za krótkie, więc sobie wpiszemy 123 po raz kolejny. Musimy powtórzyć hasło, ale powtórzymy jest błędem. Hasła nie są identyczne i zróbmy hasło 123123 i widzicie, że nasz formularz został w tym miejscu już zwalidowany poprawnie, więc w tym miejscu tak naprawdę możemy sobie wysłać te dane do naszego API. Ja to zrobię sobie tutaj, skopiuję ze swoich magicznych notatek, żeby nie przedłużać. W każdym razie jest to funkcja asynchroniczna, więc możemy korzystać z awaita. Tutaj mam localhost,
1337, tam chodzi sobie mój strap i nasłuchuje na dane. Te dane, które mam w stanie form, wysyłam sobie na ten endpoint, czekam na odpowiedź. Odpowiedź jest zapisywana w zmiennej data. Zmienne data ustawiam sobie swoją funkcją setUser, która jest moją funkcją pomocniczą, którą sobie zaimportowałem w tym miejscu. I oczywiście w przypadku, gdyby były jakieś błędy w tym miejscu, to sobie na wszelki wypadek ustalam ten null, te błędy na null, żeby w dalszym ciągu nie wyświetlały się one na interfejsie użytkownika, a później nawiguję użytkownika już na jego stronę, gdzie powinien być zalogowany. Oczywiście, jeżeli coś tutaj po drodze pójdzie nie tak, to wrzucam błąd o nazwie błąd logowania. I zobaczmy, czy ten piękny kodzik nam teraz zadziała. Oczywiście muszę zapisać tą funkcję i spróbujemy wywołać kod. Zobaczymy, czy tutaj w zakładce network, oj, coś tutaj skopałem. Widzicie, że pomyślnie został wykonany endpoint, został mi zwrócony użytkownik o ID 15, został zwrócony JWT, przepraszam, który został zapisany lokalnie u mnie w tej aplikacji. Więc jak widzicie, nie potrzeba wcale jakichś, nie wiadomo, pakietów, jakichś formików, Reduxów, Mobixów do obsługi takich prostych formularzy. Mam nadzieję, że chociaż trochę Ci ten odcinek pomógł w zrozumieniu tego hooka use state oraz jak go możesz używać z różnymi polami w Twoich formularzach. Jeżeli oczywiście masz jakieś pytania, jeżeli coś zakręciłem, coś przekręciłem, coś nie było jasne, to zapraszam do sekcji komentarzy bądź na Discorda. I do Discorda znajdziesz link w opisie do tego nagrania. Discord to jest takie coś jak Slack, tylko fajniejsze, i tam możesz po prostu sobie wbić, założyć konto i rozmawiać w czasie rzeczywistym. Oprócz tego jeszcze z ogłoszeń parafialnych, jeżeli już dotrwałeś do tego miejsca, dotrwałaś i nie wyłączyłaś jeszcze tego filmiku, to chciałbym gorąco Cię zaprosić na stronę fullstack.pl. I tam na stronie fullstack.pl jest zakładka newsletter. I tu możecie się zapisać do newslettera. Newsletter wysyłam mniej więcej raz w tygodniu. Nie ma tam żadnego spamu. Zwykle są 3 albo 4 linki z dobrymi materiałami React, JS. Czasami wrzucam jakieś porady dotyczące UX-a, UI-a i ogólnie rzeczy związanych z tworzeniem aplikacji webowych. No i z tego newslettera w każdej chwili możesz się wypisać. Oczywiście jak się wypiszesz z niego, to będzie mi trochę smutno, ale jeżeli myślę, że warto spróbować i zobaczyć te wiadomości, bo staram się po prostu wybierać dobre materiały i oszczędzać Wam czas, bo jednak jest kupę różnych materiałów w sieci, gdzieś tam na Redditach, na jakichś grupach, a tutaj po prostu możecie to dostać raz w tygodniu na Waszego maila. Także dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć!